Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeśli dowiedzą się w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, tak na wstępie pragnę was poinformować, że najprawdopodobniej zmienimy delikatnie repertuar. Nie mówię, że będzie to koniec Planet Craftera, bo Planet Crafter się bardzo dobrze ogląda, ale jeżeli chodzi na przykład o Perseverance czy... lipa! Jeżeli chodzi o Perseverance, ewentualnie jakieś inne gierki, no to myślę, że będę chciał robić to troszeczkę w nieco inny sposób. Co mam dokładnie na myśli? To, że najprawdopodobniej Perseverance będzie jednak co drugi dzień. Planet Crafter na razie zostaje co... czy nie, co trzeci dzień, przepraszam. Nie, co czwarty. Tak, pomyliłem się. Ewentualnie po prostu zrobimy coś takiego, że będzie Planet Crafter, jakaś inna seria i Perseverance. I znów Planet Crafter, inna seria, Perseverance. Dlaczego? No bo ostatnio troszeczkę na kanale wieje nudą. Wieje nudą. Osoby, które lubią Planet Crafter, oczywiście się nie nudzą, ewentualnie Perseverance. Ale inne osoby mogą czuć się delikatnie zakłopotane, dlatego chciałbym jednak to w ten sposób zrobić. No i co my dzisiaj zamierzamy odczyniać? Delikatnie nam się stópki pokrzeniły, nie mamy tytanu. To mnie trochę denerwuje. Bo jest z tym lipa. Mamy w ogóle tutaj tytanu, mamy bardzo mało tytanu. Aluminium mamy już od groma. Więc tak to wygląda. Ale reszty... No nie bardzo. Niby mamy kilka prętów jeszcze z super stopu, więc z teorii moglibyśmy jakoś, może. Tak, jeszcze jeden możemy zrobić teoretycznie. 3/8, więc oczywiście sobie to zrobimy. Tylko mnie te stópki trochę zaczynają denerwować, bo wszystko pięknie, ładnie, ale... ale brakuje nam tytanu. A to, że brakuje nam tytanu, to wcale nie jest dobre. To niedobra jest. To zbiera sobie żelazo, dobra. 3, 6... Ej, a nie, czekajcie, kurde, nie to. 6, 9. 3, 6, 8 i 9 tu, dobra. Czyli wszystko zbiera jak powinno. Mam nadzieję, że troszeczkę tego tytanu nam jednak wpadnie. Coś tam nawet się chyba produkowało. Jakaś stópka. Jep. To jakaś stópka, tylko odwrotnie. I myślę, że dzisiaj może sobie pójdziemy jednak poeksplorować. I tak nie mamy zbytnio co w tej chwili robić. Surowce się muszą zbierać. Dopiero wtedy cokolwiek tutaj sobie porobimy. Mamy deficyt, miały być nieskończone stópki, ale te stópki dopiero będą nieskończone, jak będziemy mogli sobie wybierać to, co chcemy tworzyć. Czy tworzyć, wydobywać. Jak z żarełkiem? No żarełko jest. Jakieś, ale jest. Bierzemy sobie jedno to. Wodę chyba nawet nie biorę, bo chyba nie potrzeba. Chyba wody nie potrzeba brać. Myślę, że możemy sobie zrobić jeszcze jeden tlen. Tak, na wszelki wypadek, w razie czego go potem wyrzucimy po prostu. To nie jest problem. Wody się napijemy. No dobra, plan. Jaki plan? Idziemy chyba w tą stronę gdzieś. Ewentualnie, bo w sumie co my odkryliśmy na górze? Oprócz jednej skrzynki to chyba nic. Może przeszukajmy dokładnie tą górę tutaj. I sprawdźmy, czy tam nie ma żadnego innego wejścia. Bo to też tak może być. To też tak może być. Coś się zbugowało. Tego wziąć nie możemy niestety. Możliwe, że gdzieś tu są jakieś złote skrzynki. Na pewno są zwykłe skrzynki, których oczywiście nie wziąłem. A co zawsze jakiś tytan. Czy inne duperele. Dobra, weźmiemy wszystko. Pospolita larwa. Sobie tu zglądam, ale tu chyba nic akurat nie było.
Dobra, tu było przejście w bok. Tu była skrzynka, którą też ominęliśmy. Może nie całkiem, ale trochę ją ominęliśmy. Więc na razie sobie ją rozbierzemy, żeby ona się nie myliła. I naprawdę nie chce mi się wierzyć, że tutaj nic nie ma. Nie chce mi się wierzyć w to. Wydaje mi się wręcz, że jest to trochę niemożliwe. Tam są nasze stópki. Nie stópki, przepraszam. Szukuję. Tam jest nasz Iryt. El Irydo. Ciężko nam będzie wejść. Ale dzięki temu możemy sobie mniej więcej ogarnąć. Wow. Ale tu dziko. Ale tu dziko. O, buguje się. Ha. Pierwsze bugi. Może nawet nie pierwsze. Tam jest siarka, rozumiem, tak? Tam jest siarkson. Ale ten tlen spierdziela szybko. Dobra, tu nie było nic. I szukamy dalej. Tu jest nasza baza. A tu tylko i wyłącznie pseudoskrót. Kurde, no nie, nie mówcie, że teraz będzie to lecieć. Wolałbym nie. Nie, chyba nie leci nic. Po prostu różowe, tak? Dobra. Nie było tematu. Nie, tu nic nie leci. Tu nic nie leci. Sobie zglądam przy okazji, czy tutaj nie ma nic ciekawego do zwiedzania, ale chyba nie. Ja sobie tu zapiszę, żeby nie było problemu. Niski poziom tlenu. Krytyczny poziom tlenu. Wow, tu mi skała wyrosła przed oczami. Luz, luz. Dobrze, że wziąłem sobie zapasowe. A my tu byliśmy? To był krater chyba. Tak, ej, on się zalał. I on teraz jest ładny. Holy moly. Ale tu już tlenu nam nie dodaje. Tu już tlenu nam nie dodaje. Ale tu już się na przykład... Trochę inaczej to już działa. Dobra, kapsułka tlenowa. Zabieramy sobie oczywiście tytan. Siarkę też, jedyt też możemy zabrać. Żelazo zostawiamy całe, jest niepotrzebne. Ani trochę go nie potrzebujemy. To czytaliśmy chyba, tak? Tak, to już czytaliśmy. W ogóle cały czas gra chyba tłumaczy, że jesteśmy pod wodą, ale... Ale pod tą wodą nie jesteśmy. No już pod tą wodą nie jesteśmy. Tak, nawet mogę pływać sobie tutaj. To jest niby zalane, ej, faktycznie, to jest niby zalane. To jest niby zalane. Dobra, rozbierzmy to, bo to i tak się nam nie przyda. Ej, naprawdę? Jak to się pozmieniało, ja pierdzielę. Był przecież wulkan. Gdy przejdzie mieszkalny, no możemy oczywiście zrobić. Ej, możemy go w ogóle stawiać gdzie chcemy. Śmieszne. Dobra, zróbmy go sobie tutaj. Mamy tlen, dobra.
Nie jest najgorzej. Wiem, że tu jeszcze były jakieś skrzynki. Teraz jak to się tak pozmieniało, to nie wiem, czy ja je w ogóle znajdę. Trochę tytanu jest. Trochę tytanu jest. Dodatkowo ciekawe, czy jeżeli byśmy jakoś na przykład, nie wiem, malarwa pod wodą, czy jeżeli byśmy, nie wiem, postawili tutaj kopalnię, czy coś takiego, czy mielibyśmy coś nowego? To też jest bardzo ciekawe. Może jest tu jakiś inny surowiec? Już tam jest? A, ja tą lampkę wtedy chyba zrobiłem, prawda? Yeah. To był lampion ostrzegawczy, że tak powiem. Lampion ostrzegawczy. Dobra, trochę jeszcze uranu. Też nie wiem, czy on się nam przyda w jakikolwiek sposób. Ale dobra, jest to jest. Nie ma co drążyć. Więc naprawdę ten krajobraz się zmienia. Ten krajobraz z naszym postępem terraformacji się naprawdę bardzo, ale to bardzo zmienia. I to, powiem wam szczerze, mi się bardzo podoba. Naprawdę czuć, że ten nasz postęp jest jakoś zauważalny. To co to jest? Nic. To jest nic. Coś mi tu rozbił skrzynia? Żelazo jeszcze odpadło. Ej, czy my tu byliśmy na pewno? Bo ja jeszcze trochę pogubiłem. Tak, możemy zostawić. Iryt sobie weźmy, tytan sobie weźmy, bo jednak, no jednak to jest bardziej ważne. Jednak to jest znacznie bardziej ważne. To chyba czytaliśmy. To chyba czytaliśmy. Ukryty pokój! A ti gałganku. Drzewo Soleus, okej. Czyli tak samo jak na innych, musimy tutaj chodzić definitywnie z rozbieraniem. Definitywnie musimy tu chodzić z rozbieraniem. Tam jest jeszcze zejście niżej. Wow, czy ja naprawdę zostawiłem pręt irydowy? I osm? Nie może być. Nie może być. Tytan. Dobra, to zabieramy. Nuln może zostać. Sprawdzamy wszystkie inne. No i tak, wiem, krytyczne. Mnie chyba nie było. O, pogubiłem się. Dobra. Tak, i to było tutaj wejście w tą... A nie. Tak, dobrze szedłem. Tu jest wejście w tą stronę. Teraz nie wiem, czy nie popierdzieliłem czegoś. A chyba nie. Nie, dobra. Jest git. Przy okazji patrzę, czy mogę cokolwiek rozebrać. Ale tu już jest cisza. Interesuje mnie ta skrzynka. Nie, dobra, wydawało mi się. Otwórz szafkę. O, pięknie. Ten możemy zostawić. Siarę też możemy, mamy kopalnię siarki, więc... Dobra, na razie to robimy chyba tak, jak jest w tej chwili. Czyli... Żelazo to możemy pierdzielić tu. I
I dalej jest cisza. Tędy wyszliśmy. Idziemy na dół. A i to było tylko łóżko mieszkalne i bodajże ten kryształ, kwarc pulsarowy. To luz. Pełny ekwipunek. Dobra, urę możemy na razie wyrzucić. Od razu nam da zieloną łunę. I dalej tu już nic nie było. Nawóz możemy wziąć. I lirma. Lirm też się przydaje. To czytaliśmy na pewno. No to bez szaleństwa. Bez szaleństwa, no ale trochę jednak tej surki wyłapaliśmy. Trochę tej surki wyłapaliśmy, więc spoko. Może nawet być. Ło, od razu lepiej. Widok zaczął w głowie kręcić. Dobra, bierzemy tlen. Napijmy się tak w ogóle do fula. Tlenik też. Do fula. Idziemy dalej. Moi drodzy, idziemy dalej, tylko nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że wylazłem z tamtej strony przez tutaj, no ale to tlen. Potrzebny nam był tlen, więc... Poniekąd tak, poniekąd dobrze zrobiłem. Chcę zobaczyć, co jest tam dalej. Mamy jeszcze jeden tlen, więc spoko. Zdążymy, damy radę chyba nawet. Wow. Czy 1,6 tlenu na sekundę. Ciekawe, czy coś twórcy przewidzieli po tej stronie. A, zmniejsza nam się widoczność. To mocno. Bardzo mnie interesuje ta wyspa tutaj. Ale nic tu nie ma. Nic tu niestety nie ma. Dobra. Nie ma to nie ma. Nie ma po co drążyć tematu. Tu jeszcze jest jakaś wyspa. I na niej również nic nie ma. To jest dosyć spora ta wyspa. A nie, to nawet chyba nie jest wyspa, to już jest kontynent. Dobra, nie ma nic, wracamy. Twórcy zabezpieczyli się pod tym względem, że zmniejszają nam widoczność. Słabe, nie powiem. No ale cóż, dobra. Myślę, że spoko. Tak trochę surki sobie złapaliśmy. Tu gdzieś chyba była nawet... Tu gdzieś była chyba nawet... Tlenownia nasza. Więc też luzik. Nadal intryguje mnie ten... Secret wodospadu. Kurczę, żeście mi narobili ochoty na to. A ja nadal nie wiem, jaki to jest secret. Nadal nie wiem, jaki to jest secret. Patrzę, że może gdzieś tu jest, nie wiem, wpłynięcie czy coś takiego, ale... Ale tego nie widać, tego nie widać. Nic nie widać, dobra. Braki tlenu, więc idziemy się... natlenić. Dobra, jak to wygląda? Jak to wygląda? Żelazo możemy sobie wywalić, jest niepotrzebne.
Zjeść możemy sobie oczywiście, bo i tak już mieliśmy sporo głodu. Tlenu full. Ale my chyba jeszcze nie byliśmy bardziej w tamtą stronę. Tam nas chyba nie było. Czy byliśmy? Kurde, już nie wiem. Czekajcie, bo to jest ten krater. Tędy wyszliśmy. Tam nie wiem, czy byliśmy, ale chyba... Nie, czekajcie, tam zrobimy chyba kółko. Tak mi się wydaje. Że tam jest do zrobienia kółko na ten czarny biom. O, jaki bug. Ale badżyska. Ale badżyska, ło. Ta gra jest w ogóle chyba robiona w Unity. Takie mam wrażenie. A jeżeli jest robiona w Unity, to pewnie jest zrobiona z planów. Ta mapa. Nie. Yeah. Dobrze mi się wydawało. Tu był czarny biom. Tu był czarny biom. O. To dobra, zróbmy to. Gra zapisana. Tu jest niby wejście w tą stronę. I tu jest zamknięte po tej stronie. A nie da się wejść. Jedyne co to podejrzeć tylko. Musimy rozebrać skrzynię, ale tylko i wyłącznie. Wziąć jej się nie da. No to lipa. Chciałem, że zbogujemy, ale niestety nie. Niestety nie. No tu była jeszcze właśnie jakaś jaskinia kiedyś, już nie pamiętam gdzie ona prowadziła. Wiem, że tylko do siarki i do osmu chwilowo. A, to jest skrót. To jest skrót. Skrótem to bym tego nie nazwał, ale... Ale jest. Nie, to się tytanu zbiera. Dobra, trzeba tu przyjść i to zgarnąć. Osmu od cholery. Tylko, że ten osm teraz się robi taki bezużyteczny. Zbiera się go tyle, że ojojoj. Że ojojoj. Tu te nasze kwiaty. Myślę, że może pora już tych kwiatów złotych przynajmniej się pozbywać. I porobić drzewa na złotym poziomie. Myślę, że to nie jest głupi pomysł i chyba nawet to zrobimy za chwilę. Się rozładujmy. Tylko tak ja przy okazji, już w sumie nie. Iryd. Najpierw sobie to wywalmy. Uran też zrzućmy sobie. No te różne to mam tak zajebane tutaj, że o jest. Że o jest. Nasionka są też tu. Tu było jakieś jedzenie, o właśnie. No nic, dobra, rzucamy. Nie, to mi daj. Zrzucimy ten tytan. I dopiero wtedy. Mówię, musimy ten las bardziej ogarnąć, bo to jest wszystko pięknie ładnie, ale tej biomasy nam brakuje. Tej biomasy nam brakuje.
Trzy pręty z superstali. Dawaj te super stópki. Od razu ładniej. Od razu ładniej. To tak, w następnym odcinku zajmiemy się z pewnością tymi złotymi kwiatami. Zajmiemy się tymi złotymi kwiatami i teraz jeszcze pójdziemy sobie opróżnić te wszystkie nasze piękne ekstraktory. Może nawet pomyślimy coś o ciepłocie, bo to też w sumie nie jest głupie. Rozwalimy wszystkie tam generatory ciepła w środku. O, pięknie, ile pręt pierdowych. Ameno. Zarąbiście. To możemy na razie zostawić. Gdzie tam priorytet? Generator jedwabiu, no pięknie. Zbierzmy jeszcze krzemu, magnezu. Tu puste są, tak? I red do końca i okej. Więc teraz tak, generator jedwabiu zrobimy, może jeszcze teraz. To po 8 sobie pójdziemy w następnym odcinku. No kurczę, ten teleporter by się przydał, bo dużo latania i zbędnego przedłużania gry. Troszeczkę myślę, że przesadzili chłopaki z ilością wymaganą. Dobra, to sobie wrzućmy. Gdzie to jest? Dobra, sam sobie poradzę z resztą, spoko. Co w ogóle wymaga generator jedwabiu? Jedwabny robak, butelka wody i zeolit. Te jedwabne robaki to my mamy chyba dwa. Może coś wymyślimy. Jedwabne robaki. Dwie sztuki, tak jak myślałem. Dobra, ale tak, tu mamy tą genetykę. Jedwabny robak, niezwykła larwa, mutagen i nawóz. Niezwykła larwa. Nawóz mamy, gdzieś tu był chyba nawet, w 8. Osmu? Bóg, jak zwał, tak zwał. Gdzie ja co zostawiłem? Czemu wziąłem wszystkie larwy? Jeryt też możemy sobie tu rzucić. Supertupki również. Kurde, gdzie ja to wrzuciłem? Zabijcie mnie, nie wiem. Do jedzenia? No bo do wody. Tak, tu jest. Dobra, i mutagen. Nie pamiętam, co było trzeba do mutagenu. Nie wiem, czy nie trzy próbki? Nie, próbka bakterii, nabój metanowy i siarka. Akurat wszystko mamy, więc luz. Próbka. Gdzieś tu była próbka, nabój metanowy. Tu była. I siarka. I siarkson. Mutagen, dobra, mamy to. Pyk, pyk. Kurwa, robaka nie wziąłem. Fuck. Niezwykły rob... Nie. Tak, niezwykły... Niezwykła larwa. Niezwykła larwa. I to. I teraz wyjdzie nam... Ej. Niezwykła larwa, mutagen, nawóz. Niezwykła larwa, mutagen, nawóz. Dobra, dajesz.
Szybko leci, więc spoko. Co tak tu się robi ostatnio różowo non-stop? To nie rozumiem. To się w ogóle nie nadaje do tego. Co to, świetliki się robią? 4% dopiero. My sobie pozbierajmy rzeczy na to. Zeolit, butelka wody. I zeolit to jest tu. O ile nam się jedwab zrobi, to jeszcze to dzisiaj ogarniemy. Jak nie, no to niestety. No niestety, już sobie chwilę poczekamy, to szybko idzie, więc... Więc spoczij. Kurwa pszczoła. Dobra, moi drodzy, to niestety sobie resztę ogarniemy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No my się widzimy w następnych. Pamiętajcie, że jeszcze Discord jest. Bot już sobie ruszył, gramy sobie oczywiście na tym ekonomii bocie. Już pierwsza nagroda Fallout, tam Ultimate, jakiś tam Edition i tak dalej już została rozdana, więc jak najbardziej możecie wbijać na tego Discorda i próbować swoich sił. Co jest śmieszne, mało osób gra. W sumie bilet na gierkę kupiły tylko 4 osoby, więc tym bardziej jest szansa, bardzo wysoka szansa na wygraną, więc no, tyle. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!